Drodzy internauci, w niedzielę 7 sierpnia zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Codziennika Biblijnego. Dziś chcemy wsłuchać się w słowa Pana Jezusa, które są zapisane w Ewangelii według świętego Marka w 12 rozdziale. To trochę dłuższa opowieść. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. To jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Drodzy internauci, to znana historia, należąca do kanonu biblijnych opowieści. Do świątyni przychodzi kobieta, która nic nie ma, no prawie nic, ale postanawia się tym prawie podzielić z Panem Bogiem. Ma tylko dwie monety, leptony, tyle co ówczesny jeden grosz. Biorąc pod uwagę wartość średniej pensji w czasach Pana Jezusa i odnosząc to do dzisiejszych realiów, do skarbonki owa kobieta wrzuciła około 3 złote. Czyli prawdę mówiąc, nie za dużo. A nawet, chyba dobrze można to ująć, że mało. Bo co to jest 3 złote? I co za 3 złote można dziś kupić? Pół niedużego chleba? No ale na do chleba już nam nie wystarczy. Jeżeli te 3 złote to było faktyczne jej utrzymanie na każdy dzień, to trzeba przyznać, że musiała żyć bardzo, bardzo skromnie. Ale do skarbnicy dała tyle, ile miała. I właśnie ten gest zauważył Pan Jezus. Owa opowieść staje się pretekstem do przedstawienia Jezusowej ekonomii. Może nie ekonomii pieniądza, ale na pewno ekonomii zbawienia i życia w Królestwie Bożym. Bo dla Jezusa wartość niekoniecznie musi odpowiadać tradycyjnym schematom. Dla Jezusa 3 złote to może być więcej niż 3000 złotych. I odwrotnie. Może sformułowanie o większej wartości nie jest właściwe, bo dla Jezusa właśnie ta niewielka wartość była ważniejsza niż wartość ogromna. Dla Jezusa, w jego sposobie widzenia świata, jedna zagubiona owieczka może być więcej warta niż 99 owiec będących w stadzie. I pójdzie szukać właśnie tej jednej. Jezus może sobie pozwolić powiedzieć, iż na tym świecie, jeżeli ktoś chce być wielki, wpierw musi się stać sługą wszystkich. I to nie tylko przez to, że będzie się go nazywać sługą, ale tak naprawdę, realnie będzie miał taką postawę. Ogólnie to Pan Jezus bardzo lubił zmieniać punkty odniesienia. Kiedyś powiedział, wskazując na realia życia na tym świecie, że ma być inaczej wśród jego wyznawców. To znaczy, jeśli na świecie silniejszy i bogatszy zawsze ma rację, to w jego królestwie ma być odwrotnie. Jeżeli w świecie polityki władza może z władzy korzystać pod każdym pretekstem, to w świecie Pana Jezusa ma być odwrotnie. Uczy nas to jednoznacznie, że Pan Jezus inaczej widzi świat i nas. On naprawdę patrzy na serce i potrafi właściwie odczytać nasze intencje. Dla Niego one są ważniejsze i 3 złote naprawdę może być większe niż złotych 300.
Myślę, że to dobra lekcja, nawet na czas wakacji. Dobrej niedzieli z Jezusem życzę, gdziekolwiek jesteśmy, jak nas widzą, czy jak nas piszą. Amen.